wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukas, Francuz z Podkarpacia. Dzisiaj nowy filmik. Oczywiście dzisiaj mamy też 11 listopada, bardzo ważna data dla Polski, bo to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I postanowiłem dzisiaj trochę opowiadać o Marszu Niepodległości, tak, o tym, co sądzę o tym marszu, jakie wrażenie na mnie to zrobiło i tak dalej, bo byłem tam dwa razy. Byłem tam w 2021 roku i w 2022 roku. Niestety rok temu i w tym roku nie udało mi się tam przyjechać. Ale no, tak jak mówię, byłem dwa razy i więc wiem trochę, o co chodzi. Też trochę o tym przeczytałem w internecie. Więc tak, a jeśli mamy czas, to na końcu tego filmiku też trochę coś tam wam opowiem o tej dacie we Francji, bo to też jest dla Francuzów ważna data, bo to jest koniec II wojny światowej, więc to też jest drugiej, pierwszej, no. I tam po prostu też to jest święto we Francji. No, ale to na koniec tego filmiku zostawiam. Więc tak. Zanim zaczniemy, oczywiście, tak jak zawsze, łapka w górę oraz zachęcam do subskrypcji, bo to też jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. No i jeśli chcecie coś tam, nie wiem, napisać w komentarzach, to nie ma żadnego problemu. Ja wszystkie komentarze czytam i czasami odpiszę i tak dalej, więc zachęcam. Więc tak. Przede wszystkim zauważyłem, że jeśli chodzi o ten Marsz Niepodległości, nawet jeśli się nie wiadomo, ja w Polsce mieszkam dopiero od paru lat, jeszcze tych wszystkich tematów i tak dalej nie ogarniam do końca, nie rozumiem. Natomiast zrozumiałem, że jeśli chodzi o ten Marsz Niepodległości, to przeczytałem w internecie, że ogólnie prawie co roku to ten prezydent miasta Trzaskowski próbuje anulować ten marsz. Właśnie i robi wszystko, żeby ten marsz się nie odbył, no. Żeby ogólnie ten marsz nie miał miejsca, no. Ja niestety uważam, że to jest chore, bo ja byłem tam dwa razy i nie rozumiem. Tam nie widziałem żadnej nienawiści. Oczywiście są jakieś tam hasła, wiadomo jakie, ale ja uważam naprawdę, że między, no, tak naprawdę jest, nie ma problemu. Tam nie ma żadnej nienawiści, nie ma, ludzie są porządni, nie ma żadnej przemocy, nic z tego, więc nie rozumiem właśnie tego prezydenta Warszawy. Ja uważam, że to jest po prostu chore i to jest po prostu, wiadomo, lewacka ideologia. Ci ludzie są za globalizm, oni są po prostu za to, żeby cały świat był po prostu jednym państwie, przepraszam, żeby, wiadomo, w jednym kraju, czyli taki globalizm, no to są właśnie, no ci ludzie nienawidzą patriotyzmu i nawet we Francji jest taka sytuacja, że to tak skrajnie we Francji przeszło ogólnie to, że jak masz tam, nie wiem, w domu masz francuską flagę, masz flagę Francji, nie wiem, albo na Facebooku jako zdjęcie profilowe masz flagę Francji, to od razu wszyscy ludzie mówią, że jesteś rasistą i tak dalej. Więc tak, we Francji tak to wygląda i w Polsce widzę, że też
lewica próbuje zabić patriotyzm. No, oni właśnie niestety tak to wygląda. Ale no, tak jak mówię, ja tam byłem ogólnie na tym marszu 2 razy, wszystko było w porządku, wrażenie mega. I naprawdę szkoda, że we Francji nie ma takiego czegoś jak Marsz Niepodległości. Pamiętam, że jak jeszcze mieszkałem we Francji, widziałem, jeszcze tam wtedy nie byłem nigdy na Marszu Niepodległości, ale byłem we Francji. W telewizji oglądałem i tak dalej, w polskiej telewizji, że tam widziałem, że jest ten marsz. I ja próbowałem szukać czegoś tego typu, no we Francji. Bo wiadomo, czy może jest coś w tym stylu, czy nie. Szukałem i nic nie znalazłem. Ludzie ogólnie na Facebooku nic nie udostępniają i tak dalej, żadnych tam filmików, nie wiem, na przykład o żołnierzach francuskich i tak dalej, to nic z tego ogólnie. To wiadomo, tam we Francji 11 listopada to jest tylko jakiś tam marsz żołnierzy, czy jakiś tam wojskowy marsz. Wszyscy nawet nie wiem, czy jeszcze jest takie coś tam, ale w moim mieście 10 lat temu było takie coś, taki marsz wojskowy, a później oni tam dali jakieś kwiaty, no bo tam każde miasto we Francji, każde miasto, każda miejscowość ma swój pomnik, gdzie tam jest napisane, są napisane wszystkie osoby, które no, z tej miejscowości, które zmarły na froncie. I tam wiadomo, jest hymn francuski, no i dają tam kwiaty i tak to wygląda i to wszystko. Nie ma nic poza tym. Ludzie, nie ma żadnego jakby normalnego marszu, tak jak w Polsce, Marsz Niepodległości. To niestety trochę szkoda, bo ja takiego wydarzenia szukałem, próbowałem znaleźć, ale naprawdę nie ma. A właśnie fajnie jest to, że w Polsce jak chodzić na ten marsz, to widzisz, że wiesz, nie jesteś po prostu sam. Wiadomo, w telewizji i tak dalej mówią tam różne rzeczy, mówią, że ludzie, którzy myślą tak jak ty, którzy mają takie zdania i tak dalej, to są ludzie, którzy po prostu są nienormalni, którzy są, wiadomo, niebezpieczni i tak dalej. A tak naprawdę zobaczysz, że na tym marszu jest milion ludzi i wszyscy myślą tak jak ty. I to jest fajne, bo to jest fajne, bo widzisz, że po prostu no, jesteś normalny. To po prostu ogólnie lewica, ja zauważyłem, że lewica ma taki problem, że przez to, że prowadzą wszędzie cenzurę i tak dalej, wszędzie próbują, no wiadomo, jak ktoś mówi jakieś fakty, które nie idą oczywiście w stronę lewicy, to oczywiście cenzura, banują filmiki, no i takie rzeczy po prostu robią. No i skoro jest tylko jedna ideologia, przynajmniej we Francji tak jest, skoro w telewizji, w radio, no wiadomo, jest tylko jedna ideologia lewacka, no to ludzie tam myślą naprawdę, że to jest jedyna ideologia, że wszyscy ludzie tak myślą. No, a później są zdziwieni, że Trump w Stanach wygrał. No bo po prostu oni są odklejeni od rzeczywistości, żyją jakby w własnym świecie. Oni myślą, że skoro zbanowali wszystkich ludzi, którzy mają własne poglądy, wszystkich ludzi zbanowali też, no, którzy się nie zgadzają z nimi, oni myślą, że skoro zbanowaliśmy ich, to wszyscy myślą tak jak my. A później oni widzą jednak, że nie, że tak to nie wygląda. Dlatego naprawdę popieram ten Marsz Niepodległości. Dla mnie to jest fajna sprawa i mam nadzieję, że
będzie się powtarzała ta tradycja jeszcze, no po prostu na zawsze, zawsze będzie się powtarzała taka tradycja, to jest bardzo ważne. Też widzę, że tam mnóstwo ludzi bierze dzieci tam do tego marszu, na ten marsz. To też jest fajna sprawa. Ja uważam, że no, każda rodzina powinna uczyć patriotyzmu swoich dzieci. To jest bardzo ważna sprawa. No, więc jako Francuz mogę tylko popierać, bo niestety we Francji, bo jest jeszcze to źródło patriotyzmu u was, tutaj w Polsce jest to źródło, przepraszam, patriotyzmu. We Francji to już może gdzieś tam jest, ale to niestety to ta lewica u nas tak wszystko zniszczyła, że ja myślę, że to jest w trakcie odbudowania, tak? Ludzie odbudują to wszystko, ale niestety to dopiero może za 100 lub 200 lat będzie powrót do normy, tak myślę, bo ta lewica to jest taki rak, po prostu to jest choroba. To jest ogólnie, czym jest lewica? Według mnie lewica to jest taki kompleks, że widzi, że ktoś jest lepszy od ciebie, a to jest zanim ćwiczyć, zanim robić wszystko, żeby osiągnąć po prostu ten poziom i być jakby na tym samym poziomie, to ta osoba, to zamiast tego ty chcesz po prostu ściągnąć tą osobę, która jest na szczycie po prostu, która jest po prostu wyżej od ciebie. Chcesz ją po prostu ściągnąć do siebie tam na dole, żeby ona była chujowa, tak jak ty. Żeby był taki sam poziom chujowości, że tak powiem. I tak to wygląda niestety. Tak to wygląda. Dla mnie to jest lewica. To jest lewica po prostu. To nie jest równość. Bo ogólnie równość ogólnie w naszym świecie nie istnieje. To nie istnieje. Ogólnie zawsze będzie ktoś silniejszy, zawsze będzie ktoś słabszy, zawsze będzie ktoś, nie wiem, niższy, wyższy. No, cała natura tak jest. Co, jak jesteście w naturze, w dżungli na przykład, a jest jakaś, nie wiem, jakiś szczur i jakiś wąż, to co zrobi wąż? Wąż ma wywalone. Wąż nie powie, że a dobra, nie zaatakuję tego szczura, bo ten szczur właśnie jest równy i tak dalej, to też jest osoba. Nie, wąż ma wyjebane i upierdoli szczura. I tak to wygląda. Tak to wygląda po prostu. Tak to wygląda. Natura właśnie nas uczy, że nie istnieje takie coś jak równość. Oczywiście w naszym społeczeństwie nie mówię, że ma rządzić prawo natury i tak dalej. Nie mówię tego. Mówię tylko, że według mnie to każde jakby ma być równe, jeśli chodzi o szanse. Każdy ma mieć jakby możliwości, szanse. Ale nie każdy ma po prostu być równy, tak? Każdy ma mieć po prostu szansę, możliwości do własnego rozwoju. Ale nie każda osoba jest równa. To jest, nie wszyscy są równi. To są po prostu głupoty od lewicy. Tak myślę. Możecie ze mną się nie zgadzać i tak dalej, to ja tak myślę. Tak myślę, że dla mnie ta lewica to jest ogólnie taki kompleks. To jest nienawiść pięknego, to jest nienawiść, nie wiem, jak widzisz, że coś, że ktoś jest lepszy niż, tak jak mówiłem, lepszy niż ty, lepszy od ciebie, Że coś jest pięknego, że ludzie na to właśnie pracowali i tak dalej, ciężko
Ty po prostu jesteś zazdrosny i chcesz to wszystko zniszczyć. Dlatego teraz się pojawiają te wszystkie nowe sztuki, no tak jak w Paryżu, te nowoczesne, ta nowoczesna sztuka na przykład, że to są, nie wiem jak to się nazywa tak naprawdę, ale nowoczesna sztuka, że zobacz na przykład jak wyglądała sztuka 2000 lat temu, a jak wygląda sztuka teraz. No i zobaczycie, że to jest to, co ja mówię przecież, że ludzie już teraz nienawidzą pięknego, nienawidzą jakości, nienawidzą, nie wiem, pracy po prostu. Oni są teraz, oni chcą to wszystko niszczyć, tak? Tak to wygląda. Tak to wygląda. I dlatego nowoczesna sztuka jest taka obrzydliwa i brzydka, bo po prostu to lewica. I to jest to, co ja mówię. To jest po prostu taki kompleks. Taki kompleks. I to jest to samo z LGBT na przykład. To jest to samo z LGBT. To są ludzie, którzy no, widzą, że są słabsi. To są ludzie, którzy widzą, że oni szukają. Oni widzą, że są słabsi, że nic im się nie udało. W życiu po prostu. Nic im się nie udało w życiu. Oni widzą, że też nie chcą, nie mają tej chęci, żeby te rzeczy zmienić. Nie chcą właśnie wyjść z tej strefy komfortu. To po prostu mówią: dobra, to znajdę sobie jakiś sposób, żeby być niby inną osobą, żeby być innym od reszty i tak dalej, i mieć niby coś do powiedzenia. I to oczywiście, no o to chodzi z LGBT. To są ludzie, którzy są zagubieni i zamiast znaleźć jakieś normalne rozwiązanie, to po prostu nie chcą wyjść z tej strefy komfortu i wymyślają jakieś tam głupoty, że ja jestem jemu, jonu, czy kurwa, nie wiem. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. I to samo z otyłością. No. Teraz ludzie mówią, że osoby otyłe to są normalne osoby i tak dalej, że nie ma, że tak to ma być, że jak mówi, że ktoś jest gruby, to jest body fat, nie, body shaming, body shame, nie wiem jak to się nazywa. Ja wam powiem, może widzicie, zauważyliście, że ja schudłem trochę, ogólnie w 3 miesiące schudłem prawie 15 kilo i naprawdę o wiele lepiej się czuję teraz. No, i życzę to naprawdę tego każdemu, żeby, nie wiem, jak jesteś po prostu otyły, to naprawdę nie warto zostać otyłą osobą, to schudnij po prostu i będzie się czuł lepiej. Naprawdę, ja tak mówię, wiem, że to nie jest przyjemne, jak ktoś ci mówi, że jesteś gruby i tak dalej, że musisz się, że musisz po prostu ruszać dupę, wiadomo, to nie jest przyjemne, ale trzeba wyjść z tej strefy komfortu. I właśnie lewica nienawidzi. Lewica nienawidzi tego. Nie chce po prostu wyjść z tej strefy komfortu. I zamiast akceptować, że inni ludzie są lepsi od nich, bo po prostu ci ludzie wyszli z tej strefy komfortu, to po prostu oni się sami uznają za normę. Ale to nie jest norma, to jest kłamstwo. No. I to tak jest, ja mówiłem właśnie o otyłości, mówiłem też o LGBT i tak dalej. To tak jest tak naprawdę w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie to tak to wygląda. Tak samo jak komunizm. Co to jest komunizm? To nie, niektórzy są, mają więcej pieniędzy, bo więcej pracowali. Nie. Nie ma bata, żeby on był bogatszy ode mnie. Nie ma bata, nie chcę tego, to nie. Nie. Ja chcę twoje wszystkie pieniądze. Chcę, żeby każdy miał tak samo i tak będzie dobrze. Bo ja nie będę musiał za dużo pracować, nie będę musiał wyjść z tej strefy komfortu, a oni wszyscy po prostu, wszyscy będziemy równi. My nie będziemy za dużo pracować, to będzie idealnie. I to jest po prostu komunizm, to jest lewica i tak to wygląda. I tak nie może być. Bo z takim podejściem to
To jest po prostu droga donikąd. Na dzisiaj to tyle. Na temat Francji to chyba już wam opowiedziałem trochę o tym, jak to wygląda, że jest taki marsz wojskowy, taki pomnik, kwiaty i to generalnie wszystko. To też jest dzień wolny od pracy. Ja ogólnie tego dnia nigdy nie byłem, nigdy nie widziałem takiego czegoś, ogólnie tylko chyba starzy ludzie tam idą na takie coś, żeby to zobaczyć. Ogólnie to nie jest, ogólnie nie znam nikogo, co tam już był na takim marszu, tak jak wam powiem, więc tak. Więc tak, jeśli wam się spodobał ten filmik, to łapka w górę. Zachęcam też do subskrypcji, a jeśli macie jakieś pomysły, jakieś tam pytania i tak dalej, to możecie napisać w komentarzach. I może jeśli to będzie, nie wiem, ciekawe pytanie, ciekawa tematyka, no to wtedy nagram o ten filmik, więc dlatego warto napisać w komentarzach, no, wasze pytania oraz pomysły. Cześć!